Siemanko, witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj 26 lipca mamy. Chyba pora już zaczynać żniwa. Tutaj widzicie groch. I tak myślę, że od niego zacznę. Coś tam spróbuję ukosić, jeśli się uda dzisiaj. Bo troszkę już chmurki się kręcą, pod wieczór ma padać. Tam za kukurydzą jest owies. I... no to takie jak na razie dwa strzały. Pierwsze bym spróbował tego grochu. Ale najpierw trzeba wyciągnąć tego gagatka. Wczoraj tu już wsadziliśmy akumulatory. Woda jest zalana do chłodnicy. Tak, paliwo zatankowane. Także do wyjechania już nim. Potem jeszcze nasmarować, wydmuchać. I myślę, że można ruszać. Jak stawiałem go do garażu na zimę, to wszystko było dobrze. Także myślę, że i teraz wszystko będzie w porządku. O, tu patrzę, coś zalane olejem. Nie wiem, wyjadę, to zobaczymy. Dobra, spróbujemy go odpalić. Zobaczymy, jak zagada. Wczoraj mu podpompowałem paliwo. Dobra, niech to na razie może stoi. Wezmę tylko ten lejek. Falstart. Trzeba jeden akumulator podładować, bo stał całą zimę nieruszany. Drugi akumulator jeździł w ciągniku, to tam co jakiś czas się podładował. No nic, idę podłączyć go i zobaczymy. W międzyczasie, jak się tam ładuje ten akumulator, to tu go przesmaruję. Mogę osłony otworzyć, jeszcze starczyło miejsca. Tu header posmaruję później, bo tam nie ma za bardzo dostępu. Tylko co to tutaj za olej leci? Albo, a tu z tego się wyciskało smar. Trochę za dużo było nasmarowane, jak się kręciło, to... tak? Nie, tu coś kapie u góry. Z pompy hydraulicznej. Paski mokre. Trzeba będzie zobaczyć na widoku, co tam jest. Widzicie, tak to kurczę na szybko te akcje. Kombajn nieprzygotowany wcześniej. Chociaż i tak tu ludzie już u nas koszą owsy po kolei. Ja tam owys mam na takiej działce zadrzewionej w lesie, także tam jeszcze na spokojnie myślę, że tydzień. Zanim to wszystko dojdzie. Żyta jeszcze nie są dojrzałe, także też się jakoś specjalnie nie wyrywam. No ale coś tam można by było spróbować. Ukosić. Tak, to bizon jak bizon. Nowa oponka. Jedna. Oj, straszny to jest kombajn. Jak macie coś kupować, to nie bizona. Tu jeden akumulatorek mam nowy. Ten jest stary. Tutaj mam taki pizdowaty trochę ten prostownik. Ale coś tam podładuje, może ruszy. Jak już odpali, to potem sam z kombajnu się naładuje. Dobra, także się biorę za smarowanie. Tutaj z góry tak to wygląda. Silnik już miał zmieniany nasz bizonek. Jest wymieniony na drugi. Kiedyś nam wyrwało korbowód. Została mi jeszcze tam kalamitka na tej przystawce. Od frontu na tym kole jest.
i pompę wody tutaj posmarować. Tutaj się odkręca o ten koreczek. Tam trzeba włożyć smaru i zakręcić. Zaraz tutaj zerknę, co z tą pompą. I jeszcze mi zostały na dole dwie kalamitki, których nie posmaruję taką tawotnicą, bo potem nie zdejmę końcówki tej. Trochę tutaj zasmarkany. Też trzeba by było umyć ten kombajn. Jak będzie chwilka, może jutro, jakby dzisiaj popadało, to może jutro z rana wezmę i go umyję całego. Nie wiem, jak tam podchodzicie do tematu mycia kombajnu. Ja uważam, że przed żniwami można, albo w trakcie żniw. W każdym razie, jeśli jeszcze potem będzie koszone, żeby tą całą wodę wygonić. Poza tym, jak się umyje, no to trochę czyściej się do niego dotknąć w ogóle, jak coś się spierdzieli. To można chociaż jakoś bez tych plew, bez tych smarów gdzieś tam dojść. A tak przez cały sezon się upieprzy ten kombajn. Bo to tu trochę oleju leci, tu trochę smaru, potem to wszystko kurzem zajdzie wszystkim. Masakra. Dobra, posmaruję tam, niech jeszcze chwilę się podładuje. I zaraz może odpalimy. No to jedziemy, próba druga. Jednak mało jeszcze. Dobra, trzecia próba. Poładował się z 2-3 godziny. Po akumulatorze chyba trzeba będzie go wymienić. Dobra, kupiłem nowy akumulator. Bo to z tego starego, ten stary to kombajnu pewnie nie pociągnie. Może jeszcze w ruskim trochę posłuży. A tu też kiedyś mi się słupek przypalił i go tutaj zalałem ołowiem. I klema jest na stałe. To tu zaraz kabelek przełożę i mam nadzieję, że będzie chodził. A tego się podładuje, się uzupełni elektrolit. I może jeszcze w ruskim pochodzi trochę. No to próba na nowym akumulatorze. Dobra, wyjechałem. Musiałem jeszcze jechać po olej hydrauliczny. Pospierdzielił cały prawie. Już pompa nie mogła zastać, nie mógł headera podnieść. Grubsza się wszystko kręci. Dam trochę obrotów, niech to wszystko tam wydmucha, co myszy zjadły.
i lecimy z groszkiem. 13,5% wilgotność. No i mamy dzień kolejny, 27 lipiec. Wczoraj wyjechaliśmy tak spontanicznie kosić ten groch. Zacząłem tak od połowy pola i pierwsza próba była 13% wilgotności. Potem druga tam ze ścieżki 14,6%. I tutaj przy samych budynkach, gdzie nam mokrzejszy był, to miał 16,8%. Ukosiliśmy tam prawie zbiornik, bo zgonił nas deszcz. Tak sporo popadało wieczorem. I na razie się wstrzymujemy. To, co wysypałem ze zbiornika, dzisiaj mierzyłem, ma 14,6% wilgotności, czyli może być. Tu, no tak w sumie bez przeglądania tego kombajnu, nawet bez dmuchania chłodnicy wyjechałem. Jedynie co to był nasmarowany. Tu ten wyciek z pompy pewnie zostanie. Łańcuchy tutaj wszystkie się też kwalifikują do wymiany. Bo już tutaj są luźne, po prostu nie trafiają na zęby wszystkie. O. Ten tak samo. Z tamtej strony ten na co idzie chyba na podajnik kłosowy też. Są do wymiany, ale nie wiem, czy je wymienię. Może przechodzą, albo jak się któryś urwie. W sumie dużo tym kombajnem się nie kosi, dlatego tak aż mega go nie szykuje, żeby był na tip-top. Bo w tym roku niecałe 20 hektarów ma do skoszenia. Także to nie jest jakiś wielki wysiłek dla niego. A korzystając, że popadało, to robię prasę. Zaraz wam pokażę, o co chodzi w prasie. Prasa to ogólnie zasługuje na osobny film. Jak w tamtym roku mówiłem, że zrobię, a nie zrobiłem. A w prasie z tamtej strony wyrwało tu ten ślisk. To jest tutaj ta dolna belka. Tu się urwał. One już były obydwa spawane. I puścił na spawie. Tu już dorobiłem. O, elegancko. Wywalamy jedną belkę. Tu akurat ta krzywa. To ją wyjąłem. To wywalamy, zmieniamy łożyska na tych trybach. Bo już są wywalone. I tutaj jeszcze regeneruję te ośki. W tym miejscu, co właśnie chodzi ten ślisk. To tutaj było poddarte mocno. Z drugiej strony pewnie też jest i trzeba będzie to zrobić. Wiecie, ta regeneracja taka, można powiedzieć, nieprofesjonalna, ale spełniająca swoje zadanie, bo teraz to po prostu wyszlifuję o, taką tarczą listkową. U nas to się mówi na to lamelka i będzie git. Zrobiłem, w sumie z ojcem zrobiliśmy tak wałki do talerzówki, też tak regenerowaliśmy czopy, naspawując migomatem, zwykłym drutem i potem szlifując szlifierką i wyszło bardzo dobrze. Wszystko tam ładnie spasowane. Jest kwestia przyłożenia się do tego szlifowania i jakiejś tam dokładności w ręce i można osiągnąć jakieś efekty. Nie mówię, że da się radę zrobić tym chop pod łożysko, ale pod jakieś takie elementy mniej wymagające to jest to do osiągnięcia. A, no i tutaj odjebałem trochę, bo tu rozpiąłem łańcuch. Klapa była wyżej podniesiona i ten łańcuch z góry mi zleciał. I siedzi sobie tu. Może damy radę go pociągnąć. Tego już uwiązałem tutaj pasem, żeby nie poleciał. Dobra, to na razie tyle z tej aktualizacji. Dzień się kończy. Tutaj mamy groch. Troszeczkę brudu leciało nam z początku tych łuszczyn. Być może też dlatego, że nie jest wszędzie jednakowo dojrzały. Tutaj są też jakieś zielone ziarka.
Ogólnie ładny, ładny. Tu go mierzyłem na przyczepie, miał 14,6. Także spoko, dzisiaj nie kosiliśmy. Mamy już prawie 21 godzinę. Dzisiaj na topie cały dzień belarka była robiona. O, nawet nieźle jeszcze widać. Zimno w ogóle dzisiaj. Kurde, teraz to na krótki rękaw jestem ubrany, to zimno mi. Tutaj zostawiłem to. Tu takie najzieleńsze. I jeszcze niedojrzałe. To myślę, że wykoszę na koniec. Jeśli gdzieś to tam wsypię na górę, to sobie dojdzie, nie będzie przygniecione, to nie popleśnieje. Tam to wykosimy. Tutaj obok też jest groszek przed kukurydzą. Także tu jutro jest plan, żeby to skosić. Do belarki tam w belarce skróciłem łańcuch. O, psa zamknąłem. Skróciłem łańcuch. Tam musiałem podbielak przesunąć. Teraz ojciec tam dorabia taką blachę pod spód, żeby się nie wysypywało. Żeby materiał nie wysypywał się, to pójdę pokażę. A tutaj taki nowy nabyteczek mamy. Mieszalnik do pasz, który musi zrobić stąd aut. Bo trzeba tu sypać żyto. Kurwa, jeszcze mi się wywalił na grochu. Tak, około 750 kg do niego wchodzi. Tam śrutowniczek 11 kW. Silnik. Teoretycznie ssąco tłoczący. Praktycznie tłoczy lux. A ssie dosyć słabo, bo już ma łopaty wydarte. To do zregenerowania. O tej pasze, srata tata. Byśki. Dobra, jeszcze przy belarce wam pokażę, co tam i jak.